stronę Ziemi pędzi ogromna asteroida. Czy może nam zagrozić? Czym może skutkować ewentualne zderzenie? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku. Z ostatnich informacji podanych przez NASA, asteroida o średnicy 1 km przeleci bardzo blisko Ziemi 18 stycznia 2022 roku. Jest zaklasyfikowana jako potencjalnie niebezpieczna i ma przelecieć w odległości około 3 milionów kilometrów od Ziemi. Jednak przypadkiem mogłoby się stać tak, że inna asteroida w nią uderzy i na tyle zmieni jej trajektorię, że wpadnie w atmosferę Ziemi. I no właśnie, co się stanie, jeśli kilometrowa asteroida zderzy się z Ziemią? Czy mamy się czego obawiać? Zobaczcie to nagranie. Tu widzimy, jak asteroida o średnicy kilkunastu metrów wchodzi w atmosferę Ziemi i w pewnym momencie wybucha. To zdarzenie miało miejsce nad rosyjskim miastem Czelabinsk w 2013 roku. Ten stosunkowo niewielki meteoryt wyrządził ogromne szkody. Około 1500 osób zostało rannych w wyniku fali uderzeniowej wywołanej eksplozją meteorytu. Więc skoro kilkunastometrowa asteroida spowodowała takie zniszczenia, to co by było w przypadku kilometrowej asteroidy? Mogłoby bezpośrednio zniszczyć duże miasto, ale efekty zdarzenia byłyby widoczne na całej planecie. Nie możemy się jednak spodziewać wyginięcia ludzkości. To nam ze strony tej asteroidy nie grozi. Ale ważne, gdyby leciała w naszą stronę, to czy mamy jakiś system obronny? Na razie mamy dwa. Pierwszy to DART, czyli misja, w której wystrzelilibyśmy jakiś betonowy blok albo inną ciężką rzecz w stronę latającej asteroidy. Zderzenie powinno zmienić kurs asteroidy na tyle, żeby ominęła Ziemię. Jeśli jednak to nie wystarczy, to mamy drugą opcję. Jest nią Hammer. Ten projekt przewiduje wystrzelenie głowicy atomowej w stronę asteroidy i w zależności od tego, jak daleko od niej wybuchnie, możemy odepchnąć asteroidę lub rozerwać ją na mniejsze kawałki. Jeśli jednak to nie wystarczy, to jesteśmy już zupełnie bezbronni. Ale nie chcę kończyć tego odcinka takim nieoptymistycznym akcentem, więc dodam, że szansa na to, że ta asteroida trafi w Ziemię, jest mniejsza niż szansa na to, że dokładnie o 14:00 uderzy cię w czubek nosa kawałek spadającego samolotu pomalowanego na różowo. Innymi słowy, mała. A co ty myślisz? Jak sądzisz? Czy w przypadku asteroidy na kolizyjnym kursie z Ziemią damy radę się obronić? Daj znać w komentarzach, a z mojej strony to by było na tyle, więc zostaw lajka, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się następnym razem.